będziemy mówić na temat, zatytułowałem to Porażka czy ostateczne zwycięstwo. Ale zanim zacznę się dzielić z wami tym słowem, to poprosiłem Wiktora, żeby przyszedł tutaj i przeczytał dla nas fragment, i to jest fragment z 2 Koryntian 4, od 7 do 18. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas. Zewsząd jesteśmy uciskani, lecz nie przygnębieni, bezradni, lecz nie rozpaczeni, prześladowani, lecz nie opuszczeni, powaleni, ale nie zgładzeni. Nieustannie nosimy w ciele umieranie Pana Jezusa, aby i życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby i życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc w nas działa śmierć, a w was życie. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak jest napisane: uwierzyłem i dlatego przemówiłem. My również wierzymy i dlatego mówimy. Wiedząc, że ten, który wskrzesił Pana Jezusa, przez Jezusa wskrzesi także nas i postawi razem z wami. Wszystko to bowiem dzieje się dla was. Żyjąca, obfitująca łaska przez dziękczynienie wielu rozmnożyła się ku chwale Bożej. Dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały, gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne. Wow, słuchajcie, to było przeczytane z Uwspółcześnionej Gdańskiej, także to tłumaczenie też bardzo, bardzo ciekawe. Dobrze, słuchajcie, pomódlmy się. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten przywilej, że mogę teraz tutaj stać i dziękuję Ci za to, że Panie, Ty dałeś nam swoje słowo, że możemy poznawać to słowo, możemy się uczyć i doświadczać. Proszę Cię, abyś błogosławił teraz ten czas, namaś moje usta do głoszenia, nasze uszy do słuchania i niech Twoje słowo wykona to dzieło, z którym zostaje posłane. O to Cię proszę, Panie Jezu, w Twoim świętym imieniu. Amen. Wiecie, gdy tak wczoraj sobie słuchałem jednego z tych, tego 13 wykładu pastora Stevensa, Listu do Rzymian, tak przypomniałem sobie takie stwierdzenie, które kiedyś on w szkole biblijnej, gdy byłem, on tak mówił, że sukces w życiu chrześcijanina to jest odnalezienie woli Bożej i czynienie jej. Że to jest prawdziwy sukces w życiu chrześcijanina. Ja tak sobie pomyślałem, jakże to jest różne względem tego, co ten świat, jak ten świat definiuje, czym jest sukces. I ja po prostu, wiecie, to jest takie ciekawe, bo wczoraj nawet pojawiło mi się w mediach społecznościowych taki krótki filmik, którym ktoś przedstawiał wyniki badań sondażowych wśród pastorów w Stanach, gdzie zadano im pytanie, co dla ciebie jest taką miarą sukcesu w twojej służbie? I wiecie, że pięć pierwszych rzeczy, o których tam ci pastorzy mówili, to jest nie w tej samej, nie w tej kolejności, ale wszystkie te pięć były na pierwszym miejscu. Liczby, czyli jak największy kościół, dobra pensja, budynki kościelne, które mamy, ilość pracowników i ilość służb, która jest w danym kościele. Tak sobie pomyślałem, wow, trochę tak ta Ameryka, trochę tak chyba nie do końca rozumie to, na czym to wszystko polega. I tak sobie zostawiłem to z tymi słowami pastora Stevensa, który tak wiele poświęcił, miał tą wizję, żeby Ewangelia dotarła na cały świat. I dzisiaj też my jesteśmy tutaj, bo prawie 40 lat temu misjonarze przyjechali do Polski, zostawiając swoje domy, zostawiając wszystko, co mieli, żeby przyjechać tutaj i głosić tu Ewangelię. I dlatego takie to stwierdzenie, które on wtedy powiedział, że sukces w życiu chrześcijanina tak naprawdę jest odnalezienie woli Bożej na życie i czynienie tej woli. I to jest nieprawdopodobne, bo ten świat zupełnie to inaczej na to patrzy.
Ale gdy tak patrzymy na to, tą kwestię sukcesu, to jak w to wpisuje się porażka? Bo porażki też są częścią życia. Różnego rodzaju upadki, rzeczy, które nam okazuje się, próbujemy i nie wychodzi. Jak to definiuje nasze życie? Jeżeli będziemy patrzeć na pojęcie tego sukcesu w życiu chrześcijanina przez pryzmat tego, co ten świat nam mówi, to będzie niezbyt to przyjemne. Bo wiecie, porażki, upadki są częścią życia. Każdy z nas się z tym spotyka. Gdy uczyłeś się chodzić jako dziecko, to prawdopodobnie pierwszy krok, jaki zrobiłeś, to zaliczyłeś albo zaliczyłaś glebę. Niestety, tak jest. Pamiętam jeden z naszych synów, pierwsze kroki, które postawił, tak upadł, że potem przez dłuższy czas nie chciał znowu sam próbować chodzić, bo takie to było doświadczenie nieprzyjemne dla niego. Gdy podejrzewam, że gdy uczyliście się pływać, to pierwszy raz, gdy wpadliście do tej głębokiej wody, to pewnie mało nie utonęliście, gdy próbowaliście jakoś dotrzeć. Wiecie, takie rzeczy się zdarzają. Ja nie zapomnę tego, jak kiedyś pracując w takiej firmie ubezpieczeniowej, odpowiadałem za marketing i tam poproszono mnie, żeby spotkać się z Robertem Korzeniowskim i porozmawiać z nim na temat ewentualnej współpracy takiej reklamowej. I pojechałem wtedy do niego tam do domu, do Krakowa, bo on mieszkał w Krakowie. I zaczęliśmy rozmawiać na temat jego kariery. Ci, którzy nie wiedzą, bo może niektórzy nie wiedzą, to jest wielokrotny mistrz świata i olimpijski w chodzie. Co? W chodzie. Tak, no dobrze mówię. Bo tam mi Gabi pokazuje coś, myślałem, że w chodzie. I słuchajcie, on powiedział jedną rzecz. Zanim zaczął zdobywać te medale olimpijskie, były takie sytuacje w jego karierze sportowej, gdy brał udział w tym, dla mnie to jest niemalże jak bieg, ale w tym chodzie na 40 kilometrów i tuż przed metą, na ostatnich prostych czasami zdarzało się, że był dyskwalifikowany. W ostatnich metrach, po 40 kilometrach prawie ciężkiego chodu. Bo dyskwalifikowany dlatego, bo że w chodzie nie można być tak, że dwie nogi jednocześnie są oderwane od podłoża. Musi być przynajmniej jedna, musi mieć kontakt z podłożem, żeby nie biec, tylko iść. I wiecie, i on mówi, tyle razy zdarzało się na początku jego kariery, że był dyskwalifikowany. I tyle razy mówił, myślałem o tym, czy tego nie porzucić, czy nie zrezygnować, bo po prostu próbuję i nic. Ale mówił, ale pomyślałem, nie zrezygnuję. Pomimo tych porażek, pomimo tego wszystkiego, co się działo, ja będę szedł dalej. Ja będę szedł dalej i próbował dalej. Nie odpuszczę. I wiecie, i ktoś kiedyś powiedział takie ciekawe stwierdzenie, że nie martwi mnie to, że mogę ponieść porażkę, że coś pójdzie nie tak, jak martwi mnie to, że mogą mnie obinąć pewne rzeczy, gdy nie spróbuję. My czasami mamy tę tendencję, że boimy się porażki i nawet nie próbujemy. Czasami myślimy tak, ja nie pójdę na ewangelizację, nie zacznę rozmawiać z jakąś osobą, bo co jak ona mnie odrzuci, jak co ona powie mi nie. I nigdy nawet nie próbujemy z nikim rozmawiać. Ale porażki, upadki zdarzają się w naszym życiu. Dlaczego? Bo tak jak przeczytaliśmy w tym fragmencie, jesteśmy tym naczyniem glinianym. Jesteśmy tym kruchym naczyniem. Mamy zaś ten skarb naczynia glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, nie z nas. Te naczynia to są kruche naczynia gliniane, w których tak łatwo jest o zarysowanie, o pęknięcie, nawet o rozbicie. Ale Bóg włożył ten skarb w to kruche, gliniane naczynie. Wiecie, jakie to jest ciekawe, bo jak popatrzymy na to, jak ten świat traktuje skarby, to jest zupełnie inaczej. Sejfy, zamknięcia, jakieś takie niedostępne rzeczy, bo to jest mój skarb, ja muszę tego pilnować, ja tego strzegę. A Bóg wkłada ten skarb w naczynie gliniane, które tak łatwo jest rozbić, które jest tak kruche.
Mało tego, potem czytamy w 7 i 8 wersecie, że zewsząd uciskani, ciekawe, tu są 4 rzeczy, które spotykają te gliniane naczynia. Uciskani, zakłopotani, prześladowani, powaleni. To są rzeczy, które spotykają te gliniane naczynia. Ja pamiętam, to był mój ulubiony werset w szkole biblijnej. Bo tak pomyślałem, że właśnie takie jest życie studenta szkoły biblijnej, że bardzo często jest uciskany, zakłopotany, prześladowany, powalony. Ale tam w tym wersecie też są 4 rzeczy, które nas nigdy nie spotkają. Bo jest napisane, że no może zewsząd uciskani, ale nie jesteśmy pognębieni. Może zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Ci, którzy ćwiczyli boks, to wiedzą, jak to jest, że można dostać strzała, można być liczonym na deskach, ale można wygrać całą walkę. I tak jest. Można przegrać 1-2 sety, ale można w wielkim szlemie wygrać 3 i to najważniejsze. I tak jest. I wiecie, te naczynia są kruche, są delikatne. I to sam fakt, że jesteśmy człowiekiem, że jesteśmy ludźmi, to takie rzeczy będą nas spotykać. I bycie chrześcijaninem nie czyni nas odpornym na takie rzeczy. Na te uciski, na te pognębienia, na te prześladowania, na powalenie. To nas nie chroni. Nawet Jezus obiecał nam w Jana 16:33, że w świecie będziemy mieć ucisk. Ale mówi, ufajcie, bo to nie chodzi o was, ale chodzi o mnie. A On zwyciężył świat. Nam wydaje się tak naprawdę, że życie chrześcijanina to jest życie usłane różami, ale tak naprawdę nie jest. Bo żyjemy w tym świecie, zepsutym świecie, w którym jest tak wiele grzechu, zła. I tak naprawdę Jakuba 3:2 mówi, że dopuszczamy się bowiem wielu uchybień. Nawet w Współczesnionej Gdańskiej to jest fajnie przetłumaczone, gdzie tam jest powiedziane, w wielu sprawach upadamy. Takie jest życie. Takie rzeczy się zdarzają. I porażki w naszym życiu też będą miały miejsce. Będziemy próbować robić rzeczy i okaże się, że to nie to. Nie tędy droga. Wiecie, my mamy takie wyobrażenie, nam się wydaje, że ci ludzie, którzy odnieśli sukces w swoim życiu, to ci, którzy nie ponieśli porażki. Ale tak naprawdę to są raczej ci ludzie, którzy ponieśli więcej porażek niż my wszyscy, ale musieli ponieść te porażki, żeby odkryć, co tak naprawdę działa. Co, dzięki czemu sukces będą mogli odnieść. My widzimy tylko wierzchołek góry lodowej. Widzimy tych, którzy może jakiś sukces odnieśli, ale nie widzimy tego, co pod wodą. Jakimi to cierpieniami, jakimi to wyrzeczeniami zostało okupione. I ile po drodze było porażek, z których trzeba było się podnieść. Psalm 103, werset 13 i 14 mówi, że tak jak lituje się ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Bóg wie, dokładnie wie, jacy jesteśmy. Jesteśmy tym prochem. I On z tego prochu postanowił uczynić to naczynie gliniane, w którym ten skarb będzie zachowany. Wiecie, Bóg nie siedzi na tronie i patrzy na ziemię, patrzy na swoje dzieci i mówi, ojejku, co się stało? Porażkę poniósł. Jak to możliwe? Jak to się stało? I mówi, o matko, jak to się stało? Nie, on tak nie mówi. Mimo, że niektórzy chcieliby, żeby tak było, ale on tak nie mówi. Jezu, Bóg siedzi na tronie. Nie spadnie z tronu tylko dlatego, że my ponieśliśmy porażkę w życiu, że coś się nie udało, że coś nie wyszło tak, jak mogłoby wyjść. Wiecie, i ciekawe jest to, że nawet gdy Jezus był w ogrodzie Getsemane i mówi do uczniów swoich, słuchajcie, módlcie się tutaj razem ze mną, bo to jest bardzo ważny czas. Co się stało tam w tym ogrodzie? W Marka 14 przyszedł i zastał uczniów śpiących i rzekł do Piotra, Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Jezus nawet już to wiedział, że może czasami jest tak, że my byśmy chcieli i staramy się, chcemy dobrze, ale ciało już takie słabe, już mdłe, zwłaszcza gdy nam lat przybywa,
Gdy już nie mamy takiej energii jak kiedyś, już nie potrafimy tak tyle biec jak inni wokół nas i tak dalej. I wtedy robimy błąd, i to potężny błąd, zaczynamy się porównywać do innych. Albo inni to, a inni tamto. Ale to nie działa. To nie działa. Wiecie, ja tak się zastanawiam, do kogo normalni rodzice, mówię normalni, bo nie mówię o patologii, ale normalni rodzice, do kogo porównują swoje nowonarodzone dziecko? Wiecie, czasami jest tak, jak rodzice pokazują swoje noworodki, zdjęcia i tak dalej, i mówią, jakie cudowne, jakie piękne. Ja czasami patrzę na to, naprawdę? Nie? Ale dla rodziców to jest najpiękniejsze, najcudowniejsze. Wiecie, ja jak patrzyłem na swoje dzieci, to wow, jakie niesamowite. A pamiętam, kiedyś jeden człowiek powiedział o jednym z moich synów, o, to takie baby dinozaur, takie dziecko dinozaur. Nie? Ja myślę, co? Przecież on jest taki piękny, taki cudowny. Wiecie, rodzice, dobrzy rodzice nie porównują swoich dzieci do innych dzieci i mówią, o, szkoda, że ty nie jesteś jak tamten noworodek. Tam. Nie, bo to jest najpiękniejsze, najcudowniejsze. Biorą, przytulają, biorą przytulają do piersi. To jest coś wspaniałego. Wiecie, i tak zastanawiam się, do kogo Bóg porównuje swoje dzieci? Do nikogo. Ty jesteś wyjątkowy. I porównywanie się do innych to jest błąd. On posłał swojego syna i uczynił cię swoim dzieckiem, abyś ty był w jego rękach bezpieczny, w jego oczach bezpieczny. I gdybyśmy my patrzyli na swoje życie przez pryzmat tego, jak Bóg na nas patrzy, ojejku, to zupełnie inaczej by było. Ja wiem, że nie jesteśmy doskonali. Niestety, ja jestem pierwszy z tych. Doświadczamy porażek. Próbujemy robić rzeczy i czasami się nie udaje. Ale dlaczego tak? Bo jesteśmy dziełem Bożym w obróbce. On jeszcze nie skończył. On cały czas nad nami pracuje. Efezjan 2:10 mówi, że Jego dziełem jesteśmy. I On dokończy to, co rozpoczął. Filipian 1:6. I mamy arcykapłana, który wie o tym wszystkim, on rozumie. I dlatego ja, nawet jak mi się coś nie uda, jak coś nie wyjdzie, to mogę przyjść do niego. Bo on nie rozumie, Hebrajczyków 4 rozdział. Więc dlaczego się zastanawiałem, jaka powinna być moja postawa i co ja powinienem robić w momencie, gdy taka porażka się pojawia w moim życiu. Gdy coś jest nie tak, gdy nie wyszło, gdy jakiś upadek się pojawił. Ciekawe jest tutaj, że Paweł tutaj w tym fragmencie, który Wiktor przeczytał, od 16 do 18 wersetu, on mówi takie ciekawe rzeczy. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wiecie, on tutaj zestawia takie bardzo ciekawe takie kontrasty. I on mówi nam z jednej strony, że są te rzeczy, ten człowiek, który jest zewnętrzny, ale jest też ten wewnętrzny. Jest to, co niszczeje, ale są też te rzeczy, które się odnawiają. Jest ten ucisk, ale też ta chwała. Jest to, co widzialne i to, co niewidzialne. To, co doczesne i to, co wieczne. Wiecie, problem w naszym życiu pojawia się wtedy, gdy my zaczynamy koncentrować się na tej pierwszej części, na tych pierwszych rzeczach, o których Paweł mówił. Na tym wszystkim, co zewnętrzne, na tym, co niszczeje, na tym, co widzialne, na tym, co doczesne, na tych wszystkich rzeczach. I próbując tego doczesnego życia, z tego, co mamy tutaj, czym tak naprawdę jest tylko na chwilę, bo my zmierzamy do nieba. Tam jest nasza ojczyzna. Ale z tego doczesnego życia próbujemy sobie ułożyć tutaj królestwo, niebo tutaj na ziemi. A to wszystko niszczeje. To są uciski. To jest doczesne. Wiecie, to tak łatwo jest nam żyć skoncentrowanym na tych niewłaściwych rzeczach. Wiecie, ja tak lubię ten obraz. Wyobraźcie sobie taką linię, która ciągnie się od wieczności przeszłej do wieczności przyszłej, która nie ma początku ani końca. Taka linia. I to jest wieczność. I na tej linii wieczności jest jedna kropka, mała kropka. I to jest moje życie. I teraz pytanie jest, czy ja żyję
dla tej kropki, czy żyję dla tej linii? Czy ja żyję dla wieczności, czy żyję tylko dla tego doczesnego życia? Problemy w naszym życiu pojawiają się, gdy cała nasza energia, całe życie, wszystko poświęcamy tej kropce. Temu, co zewnętrzne, temu, co niszczeje, temu, co podlega uciskowi, co jest widzialne, co jest doczesne. I zapominamy o tym, co wieczne. O tym, do czego Bóg nas powołał. Ktoś powiedział ciekawą rzecz kiedyś, że lepiej doświadczyć porażki w czymś, co ostatecznie okaże się sukcesem, niż odnieść sukces w czymś, co ostatecznie okaże się porażką. Wiecie, jak wiele ludzi żyje w ten sposób? Żyje do czegoś doczesnego i myśli, o, ja tutaj odniosłem sukces w tym życiu, ale tak naprawdę ostatecznie ponoszą porażkę. Biblia mówi, co z tego, żebyś cały świat pozyskał, jeśli na duszy swojej szkodę poniesiesz? Dlatego apostoł Paweł mówi tam w 16 wersecie, dlatego nie upadajmy na duchu. I zachęca nas do tego, że tak, są nasze ludzkie ograniczenia, każdy z nas ma takie ograniczenia. To są ograniczenia naszego wewnętrznego człowieka, tego doczesnego, który się zmienia. To jednak możemy patrzeć na to, co wieczne. Na to, co niewidzialne. Możemy patrzeć i żyć dla tej linii, a nie dla tej kropki. Bo to, co zewnętrzne, to przemija. To starzeje się z każdym dniem. Ale tak naprawdę to, czego nie widać, to jest wieczne. Wiecie, co jest ciekawe? Jeżeli troszczysz się w swoim życiu tylko o to, co zewnętrzne, to prędzej czy później przegrasz. Bo co z tego, że odniosłeś sukces w czymś, co tak ostatecznie okazało się być porażką? To jest takie, jest taka duchowa prawda, którą musimy zrozumieć i przyjąć. Że nasze życie to coś więcej niż odzienie, niż to wszystkie rzeczy, które, z którymi zmagamy się każdego dnia. Dlatego chcę ci powiedzieć, że nawet gdy upadniesz, nawet gdy podniesiesz porażkę, to chcę ci powiedzieć, to nie koniec. Porażka, upadek, to nie koniec. Dlatego co mam zrobić? Po pierwsze, wyznaj to. Przyjdź z tym do Boga, powiedz to Bogu. Wiecie, znam ludzi, którzy próbowali ukrywać swoje porażki i to doprowadzało do tego, że jeszcze gorzej było. Jeszcze większe finansowe nieśli konsekwencje, bo nie chcieli tego wyznać, że coś tam źle poszło i zamiast się z tym rozprawić i zacząć od nowa, to po prostu próbowali to zakryć i to kosztowało coraz więcej pieniędzy. Pamiętam, pracowałem właśnie w takiej firmie z człowiekiem, który był uzależniony od hazardu. I zamiast to wyznać, zamiast się leczyć z tego, to brnął w tym i zaczynał jakby zakrywać kolejnymi rzeczami to, co zrobił wcześniej. Do tego stopnia, że już nie miał od kogo pożyczać pieniędzy, bo już nikt mu nie był w stanie pożyczać, to wiecie, co robił? To była firma ubezpieczeniowa. Od klientów pobierał składki i tymi składkami spłacał te poprzednie długi albo chodził do kasyna i grał. Tak to wyglądało. Zamiast to wyznać, zamiast zacząć się leczyć, zamiast pójść do specjalisty, to on próbował zakryć te rzeczy, nie wyznawał tego. Aż w końcu pewnego dnia na naszym spotkaniu stanął przed wszystkimi i ze łzami w oczach powiedział, proszę was, pomóżcie, jestem chory. Jak przyjdę do was, prosząc was, żebyście pożyczyli mi pieniądze, nie pożyczajcie mi pieniędzy. Nawet jak będę płakał i mówił, że moje dzieci nie mają co jeść, nie pożyczajcie mi pieniędzy, bo potrzebuję pomocy, bo jestem chory. On w końcu to wyznał i zaczął leczenie. I z tego, co wiem, bo już nie mamy kontaktu, ale wtedy, gdy jeszcze pracowaliśmy razem, Bóg zaczął działać w jego życiu i zaczął się zmieniać i zaczął przede wszystkim oddał swoje życie Bogu. I to było cudowne, bo zaczął szukać pomocy też u Boga. Ale wyznaj to. Jeżeli ten porażka czy ten upadek jest konsekwencją grzechu, to przyjdź do Boga, proś Go o przebaczenie. To jest tak ważne. Psalm 103, 10 werset mówi, że Bóg nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Dlatego możemy przyjść do Niego. 1 Jana 1,9. Jeżeli upadniemy, przychodźmy do Boga, wyznajmy Mu te grzechy, a On odpuści nam nasze winy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Przychodźmy do Niego.
Przyjdźmy do Boga, prośmy Go o przebaczenie, przyjmijmy to przebaczenie. Ja wiem, to wymaga pokory. Tak jak wyznanie tego chłopaka wymagało pokory, żeby stanąć przed wszystkimi ludźmi i powiedzieć, słuchajcie, jestem chory, potrzebuję pomocy. Ale jeżeli już coś takiego się wydarzyło w twoim życiu, przedłeś, wyznałeś to Bogu, to wiesz co, pomyśl, że to nie jest coś ostatecznego. Potraktuj to jako lekcję, a nie jako ostateczny stan twojego życia. Bo bardzo często my robimy, siedzimy w tej porażce i traktujemy ją jako ostateczny cel i jako coś, co już jest ostateczne, coś, co już się nie zmieni. Ale może to jest lekcja, przez którą Bóg chce nas przeprowadzić, żeby nas nauczyć czegoś. Czy może w przyszłości już nie podejmować takich decyzji, może w przyszłości już nie robić pewnych rzeczy, a może żeby pomóc innym. Upadek to zdarzenie. To nie osoba. To nie ty jesteś tą porażką, ale może doświadczyłeś porażki. Chcę ci powiedzieć, że dopóki wstajesz, podnosisz się z tego i idziesz do przodu, to będziesz mógł zwyciężać. Nie musisz być tym, za kogo ciebie. Jeżeli, zobaczcie, przykładów w Biblii jest mnóstwo. Patrzcie na Piotra. 3 razy wyparł się Jezusa. Mimo, że chwilę wcześniej mówił, nie, Jezu, ja się ciebie nie wyprę. No może tamci się ciebie zaprą, ale ja nie. A po czym 3 razy się go zaparł. I potem zapłakał. Czytamy te słowa gdzieś powiedziane. I zapłakał Piotr. Może zrozumiał, co ja zrobiłem. Wyparłem się mojego ukochanego mistrza. Ale wiecie co? Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, widzimy, że ten sam Piotr zaczyna głosić kazanie. Tysiące się nawracają. W 3 rozdziale, gdy stanął i głosił w świątyni, to wiecie, jakich słów używa? Mówi, to wy wyparliście się Jezusa. Piotrze, halo, przypominasz sobie? Nie tak dawno? 3 razy się wyparłeś, a teraz ty przychodzisz i mówisz do innych ludzi? Jakbyś ty się nigdy go nie wyparł i im mówisz, że oni się wyparli? Co się wydarzyło pomiędzy tym, jak on się wyparł Jezusa, a tym, gdy głosił tak z odwagą, spotkał Jezusa zmartwychwstałego. Jana 21 rozdział, spotkał tego Jezusa. Zobaczył, że jego życie to coś więcej niż to życie doczesne tu i teraz, ale że to coś wieczne. Spotkał zmartwychwstałego, ten, który zwyciężył śmierć, ten, który pokonał grzech i śmierć, którego grób jest pusty. Bo życie to coś więcej niż tu i teraz. To jest ta wieczność, dla której żyjemy, która przed nami. Dlatego tak ważne jest to, że nawet gdy upadniemy, gdy poniesiemy porażkę, to żebyśmy podnieśli się i szli do przodu. Wiecie, dlaczego to jest tak ważne? Bo gdy upadamy, gdy pojawia się porażka w naszym życiu, gdy coś poszło nie tak, to mamy tendencję do tego, żeby leżeć i użalać się nad sobą. I tak dalej. Ale to nie jest rozwiązanie. To do niczego nie doprowadzi. Dlatego tak ważne jest, żeby wstać i podnieść się. Wiecie, kolejny przykład. Jonasz, to jest jeden z moich ulubionych przykładów. Bóg powołuje go i mówi do niego, idź i głoś do Niniwy. Do tego miasta, bo tam są ludzie, którzy potrzebują tego Bożego Słowa. Idź tam. I co robi Jonasz? Odwraca się i ucieka w najdalsze z możliwych miejsc, w przeciwnym kierunku. Bóg go powołuje do jednego, a on ucieka zupełnie gdzie indziej. Nie, nie pójdę tam. I co się dzieje? Po tym doświadczeniu ryby, gdy ta ryba go wypluła na brzeg, po tym wszystkim, gdy zrozumiał, że to nie jest ta droga. Wiecie, dla mnie jest nieprawdopodobny ten werset, który znajdujemy w Jonasza w 3 rozdziale, 1 i 2 werset. Po tej ucieczce, po tym doświadczeniu tej ryby, słowo Pana, tej treści, powtórnie doszło Jonasza. Bóg nie zrezygnował z niego, ale powtórnie Bóg przychodzi do niego i mówi, wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuje.
Wow. Jonasz mógł powiedzieć, nie, Boże, nie idę, leżę, będę tu leżał, będę tu te, to mnie spotkało. Ta ryba? No przecież po prostu, Boże, nie. Nie. Tak samo Bóg nie przyszedł i nie powiedział, Jonaszu, jak mogłeś? Przecież ja cię powołałem. Ja miałem taki plan, a ty poszedłeś zupełnie w innym kierunku. Nie, Bóg nie robi mu wyrzutów. Tylko co robi? Mówi, idź jeszcze raz, wracaj tam. Idź do tego miejsca. I Jonasz wstaje i idzie. I idzie. I my mamy, niestety my często mamy tak, że po prostu siedzimy w tym upadku, w tej porażce, zamiast wstać i iść do przodu. Bo Jonasz poszedł i zaczął głosić. I co? 120 tysięcy nawróceń. To jest dopiero ewangelizacja, to jest dopiero przebudzenie. 120 tysięcy ludzi nawróciło się, odwróciło się do Boga. Wow. To marzenie każdego pastora, każdego ewangelisty, każdego wierzącego, że gdy głosi, to tyle ludzi się nawraca i zwraca się do Boga. No ale Jonasz był troszeczkę zawiedziony tym, co się stało. Ale to już jest inna historia, na inne kazanie. Ale wiecie, co jest w tej historii też piękne? Że po prostu Bóg powołał go. I mimo tej porażki, tego, że on uciekał od Boga, to powiedział, Jonaszu, wracaj tam. Idź tam. Ja nie zrezygnowałem z ciebie. Jonasz poszedł. Dlatego, gdy słyszysz takie słowa, już przegrałeś, jesteś do niczego, to wiedz, że to nie są słowa, które Bóg do ciebie mówi. To nie są słowa od Boga. To są słowa prosto od twojego wroga, od szatana, który by chciał, żebyś leżał w tym upadku i żebyś po prostu zagłębiał się w tej porażce i byś nie wstał i nie poszedł do przodu. Wiecie, po czym można poznać, czy to Duch Święty mówi do mnie, czy to wróg mój do mnie mówi? Bo nawet gdy upadnę, to gdy Duch Święty przyjdzie i Duch Święty będzie do mnie mówił, to będą słowa, które będą przekonywać do tego, żebym wstał i poszedł dalej. A gdy przyjdzie wróg, gdy przyjdzie szatan, to będzie przychodził i będzie mówił, zostań tu. Bo ja, zobacz, jaki jesteś do niczego. Jesteś straszny. Do niczego się nie nadajesz. Duch Święty przekonuje, a szatan potępia. I to jest ta różnica. Dlatego, wiecie, to jest tak ważne, żebyśmy w naszym życiu, nawet jeżeli doświadczymy takiej sytuacji, to żebyśmy nauczyli się, żeby trzeba przyjść, wyznać to i wstać i iść do przodu. Nie tkwić w tym. I powiem wam, moglibyśmy nawet tutaj zakończyć, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. One more thing, jak to mówią niektórzy. Do Wiktora. Wiecie dlaczego jest ta jedna ważna rzecz? Bo gdy widzimy porażki u innych ludzi, tak łatwo jest nam oceniać tych ludzi. Tak łatwo jest nam potępiać tych ludzi. Bo ktoś upadł. Bo ktoś poniósł porażkę. Być może nawet słuchając tego myślisz sobie, ojejku, szkoda, że tej osoby tutaj nie ma, ona powinna tego posłuchać o tym wszystkim. Nie? Bo tak łatwo jest nam w naszej głowie już oceniać innych i do innych stosować pewne rzeczy. Ale chcę wam powiedzieć takie historie z Biblii. Pierwsza z nich znajduje się w Łukasza 16 rozdziale, historia Łazarza i bogacza. Gdybyście popatrzyli na te dwie osoby, bogacz, człowiek, można powiedzieć, w oczach tego świata, człowiek sukcesu, miał wszystko. Codziennie imprezował, ucztował, miał potąd pieniędzy, przyjaciół, wszystko. I był też Łazarz, który nie miał nic. Leżał owrzodziały u wrót tego bogacza, żywił się odpadkami, psy przychodziły lizać jego rany. No popatrzyłbyś na niego, powiedziałbyś, nie, to jest życie pełne porażek, to jest... Ale ten bogacz, to człowiek sukcesu. Tak my byśmy oceniali, tak po ludzku. Ale gdy czytamy 25 werset, Abraham rzekł do tego bogacza, synu, pojmij, że dobro swoje otrzymałeś za swojego życia. Podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Wiecie? W ostatecznym rozrachunku. Być może ten bogacz, może w oczach tego świata, to człowiek sukcesu, człowiek, który odnosił same zwycięstwa. Ale co z tego, że podnosił te zwycięstwa w czymś, co ostatecznie okazało się porażką? Łazarz? Doświadczał zła.
Można powiedzieć, no, no, co za życie. Ale ostatecznie to on doświadczył tego ostatecznego zwycięstwa. To on. Gdzie w oglądaniu możemy patrzeć na ludzi i oceniać ich. I to mogą być bardzo złe oceny. Bo my nie znamy serca ludzi. Widzimy to, co zewnętrzne, to, co doczesne, to, o czym mówiliśmy wcześniej, o czym Paweł pisał w swoim drugim liście do Koryntian. Ta pierwsza część. Koncentrujemy się na tym i na podstawie tego oceniamy, ale Bóg patrzy na serce. Dlatego to jest tak ważne, żeby nie oceniać ludzi na podstawie tego, co zewnętrzne. Bo nie znamy serc ludzi, nie wiemy, przez co przechodzą. A druga historia, Łukasza 18 rozdział. Jezus, ciekawe jest to, że Jezus zaczął to 9 wersetem takimi słowami. Powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. Takie podobieństwo, zobaczcie. Pewny siebie, ja wiem najlepiej, ja jestem taki debeściak. A mam innych, ci inni to. Jezus powiedział im taką historię o dwóch osobach. O jednej, która była bardzo religijna, która dwa razy w tygodniu pościła, która dziesięcinę oddawała ze wszystkiego. Może powiedzieć, wow, to jest gość w ogóle, nie? To, ten musi być blisko Boga. Skoro codziennie przychodzi do świątyni, pości dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę, wow, wspaniały człowiek. O, na pewno jest blisko Boga. Ale była też druga osoba. Grzeszny celnik, który nawet nie śmiał podnieść swoich oczu ku niebu. Bo wiedział, że jest takim grzesznikiem. Jeden sprawiedliwy, który w oczach być może tego świata, to jak malował swój obraz, wydawało się, o, ja jestem sprawiedliwy, ja jestem ten wspaniały. Ale z drugiej strony był ten drugi, grzeszny człowiek. Gdybyś popatrzył na tych ludzi, kogo byś uważał za tego sprawiedliwego, tego właściwego? Nie? Jezus powiedział w 14 wersecie, to celnik odszedł usprawiedliwiony. Wow. Jakże Bóg inaczej patrzy na ludzi. Bóg nie patrzy na nas przez to, co zewnętrzne, na to, co w tej pierwszej części, o którą tutaj mieliśmy wyświetloną, ale patrzy na to, co wewnętrzne. Na to, czego my nie widzimy. Dlatego Biblia nam mówi, że nie mamy prawa oceniać innych ludzi, bo my nie znamy wszystkiego. Nie wiemy, co jest w sercach tych ludzi. Dla mnie to jest ogromna lekcja. Może ktoś wygląda na takiego człowieka sukcesu, ale być może to jest sukces w czymś, co ostatecznie okaże się porażką. A może z drugiej strony ktoś, kto nie wygląda na takiego człowieka, może nie ma 6 cyfr na koncie i to przed przecinkiem, nie po przecinku, ale może jest tak blisko Boga, że po prostu wow, ostatecznie zwycięży. Wiecie, na zakończenie powiem wam taką historię. Pomyślcie o tym. O pewnym człowieku, który był bardzo popularny. Po prostu tysiące ludzi było w jego kościele. To był, jak to mówią, mega kościół. Tysiące ludzi. Ludzie nawet przyjeżdżali do niego na nabożeństwa z dalekich krajów, z dalekich miejsc. Przyjeżdżali, żeby być na nabożeństwie, bo gdy on modlił się, gdy on głosił, to ludzie byli uwalniani, ludzie byli uzdrawiani. Po prostu... Wow! Można powiedzieć, co za gość. Tyle, że po pewnym czasie stracił to wszystko. Ludzie się od niego odwrócili. Nawet jego najbliżsi współpracownicy odeszli od niego. Czy nazwałbyś coś takiego porażką? Gdybyś w oczach tego świata oceniał takiego człowieka, to pewnie byś powiedział, no tak, poniósł porażkę, miał wszystko, stracił to wszystko. Porażka. A co jeśli? Powiem ci, że to jest Jezus. To był Jezus. Za którym tłumy szły, tysiące ludzi. Przychodziły słuchać Go, bo doświadczali tego, że byli uzdrawiani, nasyceni, bo mogli jeść. A w Jana w 6 rozdziale Jezus powiedział jedno kazanie. I taki smutny werset jest w 66 wersecie. Jana 6, 66. Łatwo zapamiętać. Ale te słowa tam w tym wersecie. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło.
i już za nim nie chodziło. Czy moglibyśmy powiedzieć, że on odniósł porażkę? Czy Jezus poniósł porażkę, bo nagle tyle ludzi za nim szło, a potem odwrócili się jego uczniowie, już przestali za nim chodzić, już zostawili go, opuścili go? A gdy popatrzymy na to, jak wisiał samotnie na krzyżu pomiędzy dwoma łotrami, czy to jest porażka? A może to było ostateczne zwycięstwo, największe zwycięstwo, jakie dokonało się w historii tego świata. Wiecie, mówię o tym, bo może coś wygląda na porażkę. Tak jak w przypadku Jezusa, gdybyśmy popatrzyli. Ja pamiętam, kiedyś nawet miałem taką rozmowę z jednym z pastorów, w którym rozmawialiśmy właśnie, bo on mówi, że kościoły powinny być jak najliczniejsze, bo wtedy mają większy wpływ na wszystko. Fajnie, tak. Ale jeżeli byśmy patrzyli na to tylko w tych kategoriach, to musielibyśmy powiedzieć, że Jezus odniósł porażkę. Bo 12 z nim zostało, a tyle ludzi było z nim. Dlatego coś, co czasami może wygląda na porażkę w oczach ludzi, to jest może Boży sposób na największe zwycięstwo, jakie dokonało się w historii tego świata. Bo Chrystus, On zapłacił najwyższą cenę za ciebie i za mnie. Oddał wszystko to, co miał, najcenniejsze, swoje życie. Oddał za ciebie, stracił to. To jest to, ja uwielbiam ten przykład, który pastor Roger w środę podał na swoim wykładzie. To ten moment, w którym Jezus bierze jedną swoją rękę, kładzie na tobie, a drugą rękę kładzie na Bogu. Bo jest tym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Bo odkupił ten świat. Stał się tym przebłaganiem. Dlatego to, co uczynił Chrystus na krzyżu, to może była porażka dla tych, co obserwowali, dla tych, którzy mieli jakieś plany, nadzieje związane z Jezusem, z tym, że będzie założy królestwo, że będą po prawicy, po lewicy i tak dalej. Ale dla nas, gdy patrzymy na to, to jest największe zwycięstwo, jakie się dokonało w historii tego świata. To jest tak ważne. Dla nas ten krzyż, na którym Chrystus oddał swoje życie, to jest to miejsce, gdzie powinniśmy przynieść całe swoje życie, swoje plany, a nawet te wszystkie porażki, które nas spotkały. I przyjść tam po to, aby przyjąć nowe, zmartwychwstałe życie i żyć tym, co On ma dla nas. Bo tam dokonało się największe zwycięstwo. Dlatego ja chcę was i siebie zachęcić do tego, żebyśmy w naszym życiu pamiętali o tym, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, że On powołał nas do wielkich rzeczy, do tego chce nas używać, te kruche naczynia. Ale pamiętajmy, że tu nie chodzi o naczynie, ale chodzi o ten skarb, który jest w tym naczyniu. To kruche naczynie. Ono kiedyś będzie rozbite. Będziemy mieć nowe, uwielbione ciała. Ale liczy się ten skarb, który jest wewnątrz. Dlatego patrzmy w naszym życiu na to, co wieczne, na to, co niewidzialne, nie na to, co doczesne. A to zmieni całkowicie nasze podejście do wszystkiego. Dlatego chcę siebie też zachęcić do tego, bo to jest tak ważne. Uchroni nas przed życiem w takim użalaniu się, w takim zniechęceniu, że ojejku, nie. Nawet porażka to nie ostateczny cel mojego życia, bo moim celem w życiu jest poznać i czynić wolę Bożą na moje życie. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam cel, dajesz nam sens, że Ty jesteś tym, w którym mamy wszystko, czego potrzebujemy. Naucz nas, Panie, patrzeć na Ciebie i patrzeć na to, co wieczne, a nie zadowalać się i nie koncentrować się tylko i wyłącznie na tym, co doczesne. Tak, to ważne, ale Panie, niech to doczesne nie stanie się dla nas najważniejsze, ale aby najważniejsze dla nas było to, co wieczne. Naucz nas, jak żyć dla tej linii, a nie dla tej kropki. Bo gdy żyjemy dla tej linii, to wszystko na tej kropce będzie właściwie poukładane.
Panie, dziękuję Ci za to i proszę Cię, abyś błogosławił też resztę tego nabożeństwa. Powierzamy Tobie ten czas w Twoim świętym imieniu. Amen.